rosnącą i nieustającą PiS równa się drożyzna. Ale dzisiaj Polacy zadają sobie pytanie, jak to możliwe, że rachunki tak wzrosły. A odpowiedzialny jest za to premier polskiej drożyzny, premier Morawiecki, który tylko w zeszłym roku, 2021, przytulił do budżetu około 20 miliardów złotych spraw do emisji dwutlenku węgla. I to były pieniądze przeznaczone na transformację energetyczną. Były to pieniądze przeznaczone na to, żeby dzisiaj podwyżki cen gazu, prądu, węgla nie były miażdżące dla budżetów domowych, a miks energetyczny był na tyle korzystny, by tych podwyżek nie odczuwać. Oczywiście oni tego nie zrobili, bo rządzą nami obrońcy węgla i co gorsza, obrońcy węgla importowanego z Rosji. Mamy ich tu na Opolszczyźnie. Jednym z głównych piewców tej idei wysokich rachunków, drożyzny jest m.in. Janusz Kowalski. Gdy wsłuchacie się wypowiedzi tych posłów, którzy ponoszą dzisiaj odpowiedzialność, bo tą odpowiedzialność za wysokie rachunki trzeba spersonalizować. I ona jest po stronie posłów Zjednoczonej Prawicy. To oni na sali sejmowej pieją, że naszym bogactwem i nieskończonym zasobem jest węgiel. Ale jak w to wierzyć, kiedy wyciągamy ze skrzynki na listę rachunki za gaz z tak horrendalnymi podwyżkami. Dlatego Koalicja Obywatelska i nasi posłowie prowadzili akcję, w której zapraszamy członków wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni do tego, żeby zgłaszać się do naszych biur poselskich. Pomożemy wystosować adekwatne pisma do tego, żeby nie byli czarżowani w swoich rachunkach tak jak zwykli przedsiębiorcy, tylko jak konsumenci, osoby fizyczne. Dlatego nie tylko krytykujemy rząd, dajemy swoje rozwiązania w postaci ustawy gazowej, jak również proponujemy rozwiązywanie bieżących problemów ze zmianą horrendalnych rachunków za gaz. Dzisiaj to jest realny problem i premier polskiej drożyzny niech przestanie kłamać, że PiS za to nie ponosi odpowiedzialność, bo winni są za to wymienić się przeze mnie z imienia i nazwiska.